Chciałbym przywitać wszystkich widzów telewizji internetowej i TVG. Korzystając z tej okazji, że mogę przemówić do Państwa właśnie poprzez tę stronę internetową, tę telewizję, chciałbym podzielić się z Państwem moim hobby, jednym z wielu zresztą, jakim jest teatr. Na początku kilka słów na temat całego teatru, całej historii teatru, ewolucji teatru, która jest dosyć interesującym zagadnieniem, jeśli w ten sposób można się wyrazić. W każdym razie tak. Teatr, taki jaki my znamy dzisiaj, teatr europejski ma się rozumieć, zapoczątkował w antycznej Grecji. Teatr grecki był wznoszony to może złe określenie, teatr grecki umiejscawiany był w terenach górzystych, gdzie wznoszona była tylko, można powiedzieć, scena, właściwy budynek teatru i oczywiście w samym środku znajdował się chór. Wokół chóru, wokół teatru, można powiedzieć, zasiadała na wzniesieniach, zasiadała publiczność. Na początku publiczność zasiadała na drewnianych ławach, następnie ławy zostały zastąpione ławami kamiennymi. Ponieważ jednak odległość dzieląca widza od aktora spowodowała, że rozmiary aktorów były powiększane. Konturny, i onkosy powiększały właśnie rozmiary aktorów. Maski, które zasłaniały nie tylko twarz, ale wręcz całą głowę, musiały od razu sugerować postać, jaką aktor interpretuje. Więc znane nam są maski uśmiechnięte, czyli komediowe, maski płaczące z grymasem, czyli maski tragedii. Także szaty aktorów były kolorowe, bardzo kolorowe i one również od razu sugerowały to, jaką postać interpretuje aktor. Sądzi się także, że maski miały wbudowany pewnego rodzaju system nagłaśniający, który wzmacniał kwestie wypowiadane przez aktorów. W każdym razie ta rozrywka została odziedziczona, przejęta, można powiedzieć, przez Rzymian, którzy w pewnym okresie historii najechali na Grecję. Jednak Rzymianie po jakimś czasie zrobili z tej rozrywki show. Znane nam są chociażby z filmów hollywoodzkich, walki gladiatorów, bitwy wodne, wyścigi rydwanów. To wszystko na początku odbywało się w cyrkach, które można powiedzieć są tak jakby dwoma teatrami greckimi odwróconymi do siebie plecami. W przerwach pomiędzy sztukami teatralnymi były rozgrywane walki gladiatorów. Chociaż nawet można zaryzykować stwierdzenie, że to walki gladiatorów były przerywane spektaklami. W każdym razie po jakimś czasie dramat został wyparty z antycznego Rzymu i odrodził się dopiero w średniowiecznej Europie w formie teatru religijnego. Powiada się, że teatr religijny następnie przekształci się w teatr świecki. Niemniej można zastanawiać się, czy ludzie mimo swojej religijności także nie lubili się czasami pośmiać, więc tak naprawdę trudno mówić o ewolucji teatru. Teatr religijny był przerywany różnego rodzaju inscenizacjami, można powiedzieć, świeckimi, farsy, monologi i tego rodzaju przedstawienia. Wynalazkiem teatru średniowiecznego jest tak zwana scena symultaniczna, to znaczy widzowie mogli w różnych miejscach oglądać równocześnie różne momenty przedstawianego spektaklu. W średniowieczu przedstawienia teatralne stały się tak ważną rozrywką, że jak opisują kronikarze, wiele domostw było pozostawianych bez opieki na całe dnie. Powszechnie uważa się, że teatr średniowieczny mógł angażować nawet kilkadziesiąt tysięcy aktorów.
Jakiś czas później ukształtował się tak zwany teatr elżbietański, który polegał na tym, że w małym dziedzińcu, na małym dziedzińcu znajdował się scena, podest, który był przysunięty do ściany kamienicy z balkonem. To były tak zwane sceny balkonowe, doskonale znane z utworów Szekspira. W pewnym momencie zakłada się, że te sceny zostały zadaszone, jednak nie do końca jest jasne, kiedy to tak naprawdę się stało. Publiczność otaczała scenę. Bardziej, można powiedzieć, zamożna publiczność zasiadała na balkonach. Balkony były miejscami honorowymi w tymże teatrze. Mniej więcej w tym samym czasie ukształtowała się tak zwana scena pudełkowa, czyli scena taka, jaką znamy dzisiaj. Z prawej, z lewej strony kulisy. Scena ta wywodzi się z teatru włoskiego. Jako ciekawostkę podam, że w czasach antycznych kurtyna nie podnosiła się, lecz opadała. I tą właśnie ciekawostką chciałbym zakończyć pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że kolejne będą również interesujące. Jeżeli ten był. Dziękuję.